Po przerwie spowodowanej lockdownem Olsztyński Teatr imienia Stefana Jaracza znów gra. Coraz bardziej zielona gęś to sztuka pełna humoru, groteski oraz barwnych dowcipów. Twórcy przygotowali kompilację żartobliwych utworów Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego, wykorzystując przy tym interpretację utworów Grzegorza Turnała. Staraliśmy się wyłuskać i odczytać na nowo cudowny, absurdalny, piórną sensowny humor Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i wydobyć to żądło cudowne, które uderza i kąsa nasze różnego rodzaju fobie, głupoty, również narodowe przywary. Sztuka Coraz bardziej zielona gęś to zbiór zabawnych skeczy, mających na celu trafić do każdego widza. W przedstawieniu pojawiają się między innymi takie postacie jak Alojzy Grzegżółka, profesor Bączyński, Hermenegilda Kucibińska, osiołek Porfiron, pies Fafik czy piekielny Piotruś. Tak reżyser skonstruował scenariusz, że pojawia się bardzo wiele skeczy, które dotykają naszej codzienności w jakiś sposób i obnażają absurd, nazwałbym to absurd uniwersalny naszej codzienności, bez względu na to, w jakim czasie. O czym jest ten nasz spektakl? Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I w tamtych czasach był aktualny i można to przenieść do naszej sytuacji aktualnej. Po czerwcowej premierze spektaklu Coraz bardziej zielona gęś na deskach Olsztyńskiego Teatru imienia Stefana Jaracza sztukę będzie można obejrzeć także w okresie letnim w plenerze. Została przygotowana jej specjalna wersja, która będzie prezentowana w sierpniu w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i we Fromborku podczas drugiej edycji plenerowego festiwalu Teatr Jaracza na Zamkach.